kurna, no masakra jest straszna, ci powiem, kurna się sam dziwię, co to się dzieje. No bo zobacz, Krzysiek ile, no 4 km dalej. Nawet nie, co ja mówię? Dwa. Nie, dwa tam kilometry gdzieś będzie to. No i zobacz, i to padało tak samo. Też tam może fakt bardzo tam inaczej, wiesz, inna ziemia to też inna ziemia trochę. Inaczej, no nie była bez podsiewu chyba to ta kukurydza. No, ale wiesz, to tam głównie ziemia robi swoje, tam deszcze to... Deszcz też zrobił swoje, ale opady mieli takie same, nie? Na pewno mieli opady takie same, nie? Ten jak na wozu nie rzucił Krzysiek, co mówił, to on napierdzielił tak na wozu. Ja jeśli chodzi o to, to Krzysiek najmował, bo zaraz za, powiedział Krzysiek, że za dużo. A za dużo i też co mówił, to ci powiem, on wcale nie chciał jakichś kiepskich odmian, nie? No. To on też tak. A jak on spionier... płacił 600 zł za jednostkę. No, jak on z pioniera brał odmiany, no to myślę, niestety nie ma co mówić, to pionier nie jest kiepską tą firmą tą nasienną. Można powiedzieć, że jest takim liderem wśród kukurydzy ładnej. No, zależy też na jakim jeszcze, na jakiej ziemi, jak tam wiesz. No. Dostała, bo... Jak dostała, no ale jak będzie za jednostkę za 600 zł jej dać tam, jej nie podsypać, to też później szkoda się dziwić, że ten. No. Że to tak to rośnie, nie, licho to. No nic nie poradzimy. Trzeba będzie liczyć na to, że w kolejnym roku będzie lepsza. No tak. No. Tylko nie, to już kurwa z roku na rok jest coraz gorzej. No. W tamtym roku była susza, no to już wszyscy, no wszyscy to już tak byli zawiedzeni, to tam każdy miał licho, nawet Krzysiek, nie? No tam rok chyba gorszy, bo ja pamiętam, ja tam sobie przyjeżdżałem, bo chłopaków tam spali, to mieli się w tamtym roku to była gdzieś tam prawie najlepsza kukurydza, nie? No. To co? Ja im tu paliwo przywoziłem właśnie. No bo właśnie mówił Krzysiek, że właśnie tam ten rok paliwo właśnie. No ja paliwo woziłem, zanim siadłem na sprzęt, to tam się... Także w tamtym roku to była tu masakra, ja pamiętam jak tam gdzieś w polu Dyzia, jak tam zmiennika wiozłem, Dyzia, bo on tam najczęściej siadał, to kurwa jak tam zacząłem tą kukurydzę, to matko święta, co to jest, mówi. To taka była tu tragedia, poschnięta, ona poschnięta, była, ledwo wyrośnięta, jak jeździć, jak to się ten Dyzia. Kolbę praktycznie, i tu powiem ci jeszcze z Bogiem sprawa, że kolba jest jako taka. No jako tako jest, ale to jest kurna no. Na tamtym roku nawet kolby w ogóle nie było, bo ludzie tam co mieli na siarko staną, to sprzedawali jakieś siarkę, bo kolby nie było w ogóle, nie? No. Jeszcze na tym chociaż interes zrobili, bo wiesz, cenę jakaś, żeby ten... Ty no, 5 tysięcy za hektar. W tamtym roku, jak Boga kocham, były widziałem w internecie takie te, była gdzieś kukurydza, no dobra, no może jeszcze... No momentami była taka, jak nie, no to była gdzieś pół metra, do metra większa, nie? Na, gdzieś w zakątkach, nie? To za hektar koleś cenił 5 tysięcy. No kurwa. Jak? Pojebało, nie? No ale ty, no jak ktoś nie miał co dać krowom i coś, no to kupił to. Bo wiem, że... Bo zeszły, to one po kilku dniach zeszły. Znaczy ci powiem, tam u nas w okolicy też cieliśmy gościa, tam miał swoją, to też była kiepska. No i kupił tam od gościa, od niego ze wsi też tam co miał na ziarno, nie? I też jakąś tam cenę wziął, nie wiem, tam 4 tysiące za hektar. No. Ale jak wyszło z hektara dwie łódki i trochę, to wiesz, to za to się utargowali w końcu, że za rożutnik już nie wiem ile wtedy płacił. 800 albo 900 zł, nie? Już tak się mówili, że już tak płacą. Kurwa, no to weź, no daj spokój, ty zapłaci te 4 tysiące, a tylko dwie te łódki przywieźć takie, nie? No. Kurde, to w końcu tam jakieś tam... No ale to chociaż i tak jeszcze gościu dobry, że na rękę, że się wie, że się ugadali, że skoro ten... mało jest, to i tak, bo tam jeszcze sceny strzel, bo inny typ powiedział, nie, tyle mamy i tyle jest. No mówię, w tym roku widzisz, rok temu było z kukurydzą, w tym roku ze słomą. No kurde. Tragedia ze słomą, ze słomą. U mnie z 6 hektarów, 7 do pracowania było 40 belek. To licho straszne. Jak się jak prasował jakiś, to chyba z 2 hektarów było 15. No ja pierdolę. Nawet czy no, coś takiego było. To kurwa nawet nie było widać gdzie tu jeździć. Dobrze było po kombajnie, wiesz, koło pod kombajnu, nie? Ale wiesz, jak po wymarzało, bardzo przerzedziło te zboża. Jeszcze częściowo z jarych, ja ci powiem. Miałem psiężyto, trochę je przerzedziło. Ale faktem i tak obsada, dobrze, że go nie zlikwidowałem, nie? Bo w miarę obsada była zachowana. Tam nawożenie odpowiednie, te odżywki, tam już sobie pojechałem i nie powiem, bo plon jest zadowalający, a słomy mi wyszło belek, 20 belek z hektara wyszło, nie? I to po prasie zmiennokomorowej, nie? Czyli gościu co prasował,
to mówi, kurwa, no jeszcze w tym roku takie są mnie prasował, mówi, aż się sam zdziwił, mówi, bo... No, no to widzisz, to zależy, no, gdzie jeszcze i no, jak. Gdzie jak, mówię, ale to mówię, ale to tam było fartownie, nie, bo to tak... Ale tam u mnie musiał akurat przyjść jakiś mniejszy mróz, bo szwagier mój miał mniejszy, miał tą samą odmianę. I proszę pana, i jemu wymarzła, nie? U mnie, aby ją tam lekko przerzedziło. U sąsiada obok pszenicę wymroziło. Znowu tam kawałek dalej miał tą samą odmianę, to mu się została i taki widzisz, to jest kurna, wszystko jest dybanie i kombinowanie, to jest kurna, rolnictwo to jest ciężki temat. No mówię, w tych czasach, bo kiedyś nie było, tak była zima, śnieg przykrył, nic nie zmarzło, bo okej, okay, jak gdzieś marzło, no to wiadomo, gdzie mi śniegu spadło. No ale kurwa z roku, teraz trzeci rok, że gdzie nam złoże tak wymarzło, że to jest porażka jaka. No. Nie no, to jest masakra, ja pamiętam i też mówię, jakie... No dobra, wymarznie, chuj, żeby padało, to się te wiosenne by coś oddały i nawet to takie wymarznięte dałoby odżywki, dałoby wszystkiego, żeby przesiał nawet i by też jeszcze coś z tego było, coś na kiszonkę czy coś, a tu? Ja pamiętam też jak w 2012 u nas też takie przeszła fala mrozu, to wszystko wymroziła, nie? No. Kurna, teraz po zboże jechałem jarę, po Białystok, nie, z kumplem jechaliśmy. No, no bo, ale tak samo w tym roku też jakie drogie było. No. Masakra, nie dość, że ci wymarznie, to jeszcze teraz taką cenę mają, że... Mówię, to tam było taką, że aż kurna ujechaliśmy tam pod Białystok, nie? Tam miejscowość, mi się teraz by na mapę musiał spojrzeć. Jak się ona nazwała? Jak się ona nazwała? Ekranik od czego to ma? Co, kamerka z tyłu jest tam na rozrzutnik, ale ona się w ogóle nie przydaje, tak jak ten ciągnik chodzi w prasie, nie? A, no, w prasie, w siewniku, to jakoś tam z tego bardziej korzystają chłopaki. A, no to tak. No, nawet Piotr chyba jeździł tym na siewniku. No tak, on mówi, że to jest jego od siewnika właśnie. No. Jeszcze pole jest w miarę, to jeszcze można sobie przycisnąć, tak? Nie, nie pole tak, ci powiem, pola, to... ja pierdzielę, to jest tragedia czasami. To jest jedno pole, jak w tamtym roku wozimy, tam było sporo z 10 hektarów. No i no 10 na godzinę nie poszedłeś, nie było mowy. Wszystko tak. Człowieku, żebyś wyleciał z kabiny, tak Krzysiek to się mówi, nie, tak go żołądek polą na drugi dzień. Mówi, nigdy się tak po dziurach nie najeździł, nie? No widzisz, bo było po orce, było od razu siane. Nie było robione nic. Morce siany jeszcze było jakoś tak wzdłuż, trochę w poprzek i... No, to mówię, no... Jak kiedyś na prasie jeździłem, ja pierdzielę, ale gościa przeknąłem, bo zasiał. Jak była kiedyś moda brunowania po osiewie, no, nie? No. To zamiast wzdłuż pola, to w poprzek sobie, nie? No, ja. Licha słowa była, chciałeś pognać z tą prasą. To cały czas tak? Tak. Kurwa, mówię, gościu, mówię, normalnie klątłbym na niego, jakbym mu tym rzucił, kurwa, bym jakiś urok odczynił, bo to mówię, to nie jest do niczego podobne. Żeby wiesz, tak... do siebie jak ktoś robi, to jeszcze kogoś na usługę sobie, to niestety, ale to pola no jakoś jako tako powinny być ogarnięte. No. Ale nawet nie do siebie, to tam sprzęt się wszystko się tłucze, tam jest. No, kurwa, no, to... no ale no wiesz. Wszystko jest wiesz. Fajnie jak się to... Jak się... Tak, to prawda jak powiedział, wszystko jest dobrze jak jest dobrze. No tak. A później się raczej coś psuć. Psuć to jest już ten... To jest już masakra, wtedy się robi. Chociaż niby on ma głowy do tych napraw też. Muszę przyznać to. Ja też się cieszę, że z nim jeżdżę, bo on to tam wszystko ogarnie. No wiesz, coś wam się rozwali, to na momencie już będzie wiedział o co chodzi. On wie o co chodzi, on dużo siedzi tam na warsztacie siedzi, nie? Tam później no, wiesz, on po sezonie, no on siedzi na warsztacie, to on to wszystko to ogarnia, nie? No nie, znowu kaczki, jeszcze młode. Ja pie... Drobnie może. Bo wypuszczają. Widzą przecież, że jest, że... Boże, co to za pryzmat? A to już będzie z piątych? Nie no, z piątych nie, z czwartych dzisiaj. Tak, nie lepiej ci powiem. Bo to jeszcze dwa kawałki chcieliśmy. No. No i teraz ten czwarty tniemy to. I teraz tamten czwarty tniemy to już jest. Ta populacja kaczek zmniejszy, jak ich nie pozamykają tam podwójne. Choć ci powiem, tam na podwórku to ciorto tak jak widziałem, że tam latało, to masakrycznie tych było kaczek. A
A co on kierunek włączył? Ja to teraz jest nic, wcześniej na kogucie jeździł. Wydawał znak, że na teraz nie ma, może. No. Wcześniej na kogucie jeździł. Dobra, ja polecę sobie po kamerkę. Dobra, spoko. Lećmy. Dobra sprawa te forsitki. Kurna, bajka jest. No, bajka jest, to są, dla mnie to jest najlepsze, fajne mamy, przecież to te objętościówki mamy takie no, też. Nie, no, te Joskinki, Bergmanki. No, te Stoutmany teraz są. Trzy kawałka są takie po 40 metrów sześciennych, kurwa, to tamto są dopiero lochy tak samo, nie? No, to wiem. No jedno jest taka locha, nie wiem ile ona ma, kawę też mamy, nie? Ja pierdolę, ale tamto to jest krowa. Ale to już też chodzi już na konkretne areały, bo już to jest... No żeby asfalt był do końca. To jakby był asfalt do końca, to by coś by się działo, to by to kurna, to byłaby kurde. Kurwa, myślałem, że tu kaczka znowu przyszła. Żeby był asfalt do końca, to ja pierdzielę. Świdanie by... wyrabiali, nie? Z tym tu spełno, tylko i no by nic nie wyskoczyło. Nic nie wyleciało. Tak, to trochę później zwolnić na tych dołkach niestety. Bo nie da rady szybko jechać. Jakby był asfalt, to byłoby kurno, to by zaby, to gumy by grały. No chociaż ta jedna pani by się cieszyła, byłaby jak cieliśmy to pole tutaj, nie, bo to jest no. Też tak Moskalskiego. Już widzi, że jedziemy na tamto pole, nie? Człowiek ona wylatuje, wąż rozciąga z wężem i leje tą drogę, aby żeby nie kurzyło się. No wiem, to jest naprawdę przejeżdżamy. Też jak widziałem niektórzy z mam jak taki jeden rolnik to lał przed ta jak Krzyśka, co tam ten kawał też co jak musieliś tam, to było tego, co tak się kurzyło. To lał też beczką, co trochę wolno, to nie kurzyło się i no nic, nie. Ale to teraz weź, jeździ jeszcze jeden, ciągnij beczkę. Beczkę to daj spokój, no nie, bo to spem. Wszystko zależy jakich masz sąsiadów, nie? Bo niektórzy to wie, zaraz by tam była awantura, szukają z wady, to zaraz będzie. No widać już. Jak ktoś szuka z wady, to zaraz wiesz, tam znajdzie się byle powód już, nie? Gdzie jest wady, to zawsze jest powód, do wady zawsze się znajdzie, nie?